Witam wszystkich. Opel Corsa C 1.3 CDTi i będziemy wymieniać elementy zawieszenia zobaczymy na ile to o co tam chodzi. Z tej strony jest pęknięta mędżeta, czy coś takiego, smar się wyrzuca na zewnątrz, więc to będziemy musieli wymienić. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to generalnie nic nie stuka, nic nie puka, ale coś jest nie tak ze zbieżnością i one wygląda na takie trochę zmęczone, więc chyba je wywalimy i złożymy na nowych elementach. Także zaraz się biorę za robotę. Pierwszy temat, jaki musimy ogarnąć, wyciągnąć tą zawleczkę i odkręcić półośkę. No trochę to zarośnięte wszystko, ale zaraz będziemy kombinować, co z tym dalej zrobić. Czyśćmy to trochę z zarośniętej rdzy. Jak to tu jest, to chyba z drugiej strony będzie. Jak to tu będzie, ale władowane to jest. Panie. Panie. Kocham takie roboty, ale trzeba je zrobić. Nieudolna naprawa będzie, coś czuję. Jest tak wbite, że nie ma za co tego złapać. Więc tylko i wyłącznie zostaje to wybić. Dobra, zdjąłem koło, żeby mieć lepsze podejście do tego. Ale to badziewie nie chce wyjść. Krzywi to się i będzie problem już na samym starcie. Zaraz się to urwie. Czekaj. Z tej mańki wygląda to tak. No może by to jakoś tu wyszarpał. Jak to zrobić? O, coś tutaj się odgina. I już się od razu odechciewa robić. Zawleczka wybita. Także już jest jakiś postęp. Dobra, zakładam koło, stawiam go na ziemi, odkręcamy półosie. Zobaczymy, czy to się uda zrobić bez osoby drugiej. Klucz własnoręcznej roboty. Blade. Będzie ciężko. A w ogóle w dobrą stronę. Czekajcie. Dobrą. Poszło.
Ten klucz jest niezawodny. Dobra, zobaczmy, czy to się w ogóle odkręci całe, bo to taki porzewiały ten gwint. Odkręci się. Tam w garażu trochę lipa się siłować z tym kluczem. Nie wiem, czy ta kamera jest dobrze ustawiona. No, jednak ten gwint tutaj też łapie. Dobra, przykręcam to z powrotem, tak. No czuję. I wjadę do garażu, będziemy robić dalej. Dobra, mam płośkę odkręconą. Cofnijmy klocki. Dobra. I tu mamy dwie śruby, odkręcamy całe jarzmo ze wszystkim. Ciekawe, czy to pójdzie. Nie było nic odkręcane chyba w tym samochodzie. Dobra, czekajcie chwilę. Może tym będzie lepiej. Wszystko z rurką. Muszę te śruby wyczyścić, bo ona zarośnięta. No i dobrze, że to zrobiłem, bo się okazało, że to jest taki klucz, a nie taki, więc już bym zmoczył, jakbym tamtym chciał odkręcić, bo by się obruszyło i by była dupa. Poszło. Jedna poszła, ale to jest tutaj zarypane. To jest druga, też ją trzeba trochę odkopać z tego syfu. Ciekawe, po jakim czasie będę żałował, że się za to wziąłem. Ja pierdolę. No tak. No tak, panie. Kurna, jakby było nie od tego. Rureczka. Zaraz się okaże, że lepiej by było chyba zdjąć sam zacisk niż to komplet, ale i tak muszę to zdjąć chyba. Dobra, dajcie. Dostała parę młotków i się odkręciła, ale jak one wszystkie się tak będą odkręcać, to życzę sobie powodzenia, że tak powiem. Zastanów się, zanim rozpoczniesz swoją przygodę z motoryzacją.
a mechaniki tyle pieniędzy to coś robią. Zmienia się zdanie. Powiem wam o mechanikach, jak się samemu zaczyna grzebać. Wiadomo, że oni mają jakiś tam sprzęt lepszy i doświadczenie pewnie i w ogóle. Ale na przykład po spędzonym dniu przy robieniu auta i na przykład męczeniu się 3 godziny z jedną śrubą się nabiera szacunku do mechanika. Dobra, mam to odkręcone. Podwieszę sobie to do sprężyny, żeby mi to nie dało na przewodzie. Zobaczcie, jak to jest zarośnięte tym smarem z tego przegubu. Będzie tragedia to zrobić chyba. Ale dobra, podwieszę sobie to. Będziemy rzeźbić dalej. Dobra, weźmy się teraz za zruszenie tych dwóch śrubek. Zobaczymy, czy one w ogóle pójdą. Ja pier. Już zaczynam żałować powoli, że się za to wziąłem. Nie ma to jak mój specjalistyczny klucz. Ta będzie się kręcić. Ale to ją zaraz załatwimy. Dobra. To mamy zruszone. Dobra, to teraz chyba najgorsza sprawa to zruszyć tą śrubę, żeby można było końcówkę odkręcić. Także zaraz ogarniemy sprawę, przynajmniej spróbujemy. Powiem wam, że dziwnie łatwo poszło. Także jestem zadowolony z tego powodu i teraz jedziemy to, tą śrubeczkę jedziemy. Połóżmy się na piaseczku. Zobaczymy, czy znów rureczka, czy to pójdzie. Poszło. To jakoś lekko. Zaczyna mi się tu ciemno robić. Dobra. To by było. Chyba wywalić trzeba te końcówki od razu. Dobra, to mamy. To mamy. Zostaje nam to odgruzować. Ale muszę tutaj w ogóle się dokopać do tej śruby, bo tu tyle tego smaru. Także biorę się. I światło muszę chyba sobie zorganizować, bo zaczyna mi tu być ciemno. Dobra, mam to odkręcone. Teraz wybiję tą końcówkę. Jakoś. I powinniśmy być w domu.
Zaraz zobaczymy. Dobra, chyba mamy to. Zaraz się wszystko okaże. Tarczy nie mogę zdjąć. Biedy może zostać ta tarcza. O kurde, no. Szczerze mówiąc, nie przewidywałem wymiany tarczy, ale nie wiem, czy się nie poświęcić. Bo i tak ta tarcza to jeszcze tylko na jedne klocki gdzieś. Zresztą nie wiem, muszę się dowiedzieć, jaka grubość jest tarczy. Czujnika ABS mnie urwał tylko. Bo sobie narobię kłopotu. Wszystko uparte. To ciężkie jest. Dobra, poczekajcie, ja sobie to podwieszę. Wszystko uświnione. Chyba może ten czujnik by też wyjął. Ciekawe, czy w ogóle się da. Dobra, ja sobie to podwieszę, może to umyję, zobaczymy. Mam to rozbebeszone. Czujnik ABS-u się odkręcił bez problemu. Także się go też umyję. No i zapomniałem jeszcze o łączniku. Także jeszcze łączniczek mi został do rozbebeszenia. No i to trzeba wyciąć, bo to jest jeszcze w oryginale, czyli nie było wymieniane. Niestety trzeba to będzie poobcinać i porozwiercać dziury chyba, ale dobra, to zobaczymy za chwilę. No i sytuacja wygląda następująco. Udało mi się to wszystko rozbebeszyć, ale mam taki problem. Muszę wymienić przewód hamulcowy, bo on jest tutaj, ja nie wiem, tak jakby nacięty. No jest nie tak z nim coś. Wiecie, jakbym teoretycznie bym to olał, ale nie da rady, muszę to wymienić. Odpowietrznik zruszyłem, przewód hamulcowy przy zacisku zruszyłem, natomiast tutaj robi mi się taki mały, delikatny problem, bo nikuta to nie chce się ruszyć, a nie uśmiecha mi się wymieniać przewodu aż do pompy. W ogóle mi się to nie uśmiecha, więc spryskam to jeszcze dobrze na noc WD. I jutro zobaczymy, jak to nie pójdzie. Będę musiał to jakoś wyciągnąć stąd i podgrzać to palnikiem. Może to pójdzie, jak podgrzeję to palnikiem. Bo opcja wymiany stalowego przewodu w ogóle mnie nie kręci. Także na tą chwilę zostawiam to. Już się uszarpałem dzisiaj. Panie mechaniku, tyle pieniążków pan chcesz.
No, tyle. Dobra, na dzisiaj koniec, wracamy jutro. To jesteśmy w domu. Wypiąłem ten przewód po fachowemu, nic nie urywając oczywiście. I poszedł ten. O, rusza się. Więc jest gicior. Jest gicior. Więcej tak dzisiaj nic nie zrobię, bo nie mam tego przewodu, nie przewidziałem go. Resztę to mam, ale już mi się nie chce. Uszarpałem się i tak. Więc jutro zakupię przewód i będziemy to składać. Także narka do jutra. No i tak nadeszła chwila wymiana przewodu. No i taki miałem chytry plan, że doleję płynu hamulcowego. No i się okazało, że on jest gdzieś tutaj. Więc muszę kawałek tego podszybia rozebrać. Tak mi tu wychodzi, że to jest gdzieś tam. Dobra, rozbiorę się, zobaczymy. No i zbiorniczek jest tutaj. No i mój chytry plan polegnie, bo myślałem, że doleję pod korek. Chociaż może trochę doleję. Doleję pod korek po to, żeby mieć więcej czasu. Mam nadzieję, że mi nie spłynie tego płynu tyle, że będę musiał wszystko odpowietrzać, no ale zobaczymy. Więc dolewam pod korek i biorę się za wymianę przewodu. Dobra, przygotowany jestem do operacji wymiany przewodu. Zobaczymy zaraz. Co jest? Nie ten tu? A no nie ten. Zobaczymy, czy się uda ten plan, co wymyśliłem. Wiecie, bo to by można było. Grunt to się nie spieszyć, bo to nam nic nie da. Abym zdążył przed skończeniem się płynu. Ja pierdzielę, nie pasuje przewód. Nieźle, co? No to już plan poległ. Zatrzymajmy to na chwilę. Przewód mamy taki. Ten drugi jest inny. To jest taki i ten będzie dobry.
numer katalogowy jest taki sam. Zajebiście. Dobra, druga próba. To będzie źle coś, kurwa. No to już, już pobranie, moi drodzy. Chyba. Boże, Boże, i co teraz? Muszę pomyśleć. Temat jest ogarnięty. Ten drugi przewód nie pasuje, muszę go wymienić na taki. Więc dobra, zmyję to, co się nalało, tego płynu. I można to powoli składać. To zdejmujemy ściskając od tamtej strony tak, a to zdejmujemy ściskając tutaj z góry tak i wyciągamy, jakby to kogoś interesowało. Powoli coś tam się dzieje do przodu. Właśnie jestem na etapie mycia prowadnic hamulców. Zaraz posmarujemy to świeżym smarem. Wszystko jest w dobrym stanie. Tylko nic nie ruszane jest, no. Także powoli sobie składam dalej. Nie nagrywałem wszystkiego, bo to by filmik wyszedł parę godzin, jakby chciał to wszystko pokazać. Zresztą to tak naprawdę już jest dawno wszędzie pokazane. Tylko najciekawsze jest to, że na tych wszystkich filmikach to takie łatwe, proste i przyjemne, a to tak nie jest do końca, jak zwykle. Telewizja kłamie. Nie, żartuję. No trzeba coś tam porobić, tak? Wiadomo. Samo się nie zrobi, więc się biorę dalej za składanie. Może mi się uda to dzisiaj ogarnąć. Druga strona też ogarnięta. Można by rzec, nie będzie widać, że taki sam zestaw wymieniony, więc ci co wytrwali
Dzięki za oglądanie. A w następnym odcineczku, znaczy to filmiku, może to będzie lepiej brzmiało, ustawimy zbieżność po budowlanemu i pojedziemy na maszynę sprawdzić i zobaczymy, jaka będzie różnica. Także chętnych zapraszam do następnych filmów. Trzymajcie się, dzięki, pozdrawiam, cześć.